Gdy nie wiesz, dokąd płyniesz, do którego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest dobry. Tak ponoć mówił Seneca młodszy. Jeśli chcemy zbudować markę i dzięki temu rozwijać naszą firmę, to najpierw musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. To jest nasza wizja, jeśli chcemy używać tutaj terminów branżowych, aby codziennymi działaniami, to będzie nasza misja, zbliżyć się do celu. Tak więc nie ma misji bez jasno określonej wizji. Bez misji nie ma też zaangażowanych pracowników i harmonijnego rozwoju firmy, ponieważ misja jest dla pracowników tym, czym jest ikigai dla Japończyków. Powodem, dla którego chcesz rano wstać z łóżka i coś zrobić. Ikigai to poczucie celu, sensu naszego istnienia. Misja to jest taki właśnie kompas, który trzyma cię na drodze do sukcesu. Tak jak ikigai przyczynia się do długowieczności mieszkańców chociażby Okinawy, tak też misja przyczynia się do długowieczności marek. Pisanie wizji, a więc tego, co będzie nadawało ci kierunek, będzie ci pomagało odpowiedzieć na pytanie, co robić codziennie, a czego nie robić. No, można zacząć od zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie naszej firmy, czy też nas samych, naszego produktu czy usługi w przyszłości. Od takiego zwizualizowania samego siebie, jak nasza firma funkcjonuje, jak wygląda, jaka panuje w niej atmosfera. To jest trochę tak, jak nie wiem, byś chciał, czy też chciała, aby ktoś zbudował ci dom bez projektu architektonicznego. No nie sądzę, aby ktoś się na to skusił. Najpierw chcemy mieć jakąś wizję, jak ten nasz wymarzony dom będzie wyglądał, aby taka ekipa budowlana mogła codziennymi działaniami, mrówczą pracą doprowadzić ostatecznie do jej urzeczywistnienia. Chodzi o to, żeby generalnie znaleźć powód, dla którego chcemy coś zrobić. Tak? Chcemy zbudować dom, który będzie wyglądał w określony sposób. Tak? Chcemy, nie wiem, widzimy na horyzoncie przyszłości las pełen drzew i codziennymi naszymi działaniami doprowadzimy, że w konkretnym miejscu ten las powstanie. Wymalowanie takiego obrazu nas samych w przyszłości, efektów, które chcemy osiągnąć, pozwala skoncentrować się na konkretnym celu. Więc jeśli wiemy, dokąd zmierzamy i po co istniejemy, to będzie to nas też chroniło przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji strategicznych. Do tego jest pytanie, czy my możemy zaplanować przyszłość. No pewnie nie do końca, bo nie na wszystko mamy wpływ. No, nie mamy chociażby wpływu na zmieniającą się sytuację rynkową, ekonomiczną czy też społeczną. Mamy jednak wpływ na to zawsze, w jaki sposób zareagujemy na to, jak się pewne rzeczy zmieniają, czy też na przeszkody, które się pojawią, aby utrzymać na tej drodze, którą sobie obraliśmy. Myślę, że warto też wspomnieć, że nasza wizja może, a nawet powinna być tak duża, że będzie prawie nieosiągalna. W pewnym sensie może to być taki nasz sen dotyczący przyszłości. Przykładem może być wizja, którą chce zrealizować Chris Doe, założyciel firmy The Future. Jego wizja to nauczyć miliard ludzi na Ziemi, jak zarabiać na życie robieniem tego, co się kocha. Zapytałem osobiście Chrisa o to, jak przebiega realizacja tej misji, tej wizji, bo on codziennymi działaniami próbuje ją urzeczywistnić i oto co mi odpowiedział, zacytuję. Idzie naprawdę dobrze, to wielki, włochaty i zuchwały cel. Jest taki skrót w języku angielskim BHAG, Big Hairy Audacious Goal. Nie jestem pewien, czy można go osiągnąć w ciągu jednego życia, ale samo dążenie do niego jest warte zachodu. Cel pomaga mi nie tylko myśleć, ale także działać z rozmachem, zmusza mnie do podejmowania wielkich i przerażających decyzji. Najpiękniejsze jest w tym to, jaką osobą wtedy się stajesz. Kocham każdy etap tej podróży. No dobrze, a jak można napisać taki vision statement, taką wizję? Zostawię cię z pewnym ćwiczeniem.
Jednym ze sposobów na stworzenie, napisanie wizji jest dokończenie zdania: jesteśmy, ponieważ wierzymy, że naszym celem jest, wyobrażamy sobie świat, w którym, czy coś tam, to powód, dla którego istniejemy. Teraz dlaczego to jest takie istotne? I tutaj pozwolę sobie znowu na cytat. Kiedy określamy cel, dzieje się coś magicznego. To może wydawać się dziwne, ale poprzez prosty akt zastanowienia się, gdzie moglibyśmy chcieć być, jak wygląda nasza przyszłość i dlaczego warto o nią walczyć, nasz mózg szuka okazji, które pomogą nam się tam dostać. Wizja działa jak filtr. Jeśli wiemy, dokąd zmierzamy, to wiemy, w co się angażować, a co odrzucać. Wizja pozwala się koncentrować. Tak mówił Matt Davis, niezależny konsultant w dziedzinie budowania marki i tworzenia kultury organizacyjnej. Tak więc mamy do czynienia z pewną inżynierią wsteczną. Tak, my najpierw musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, aby wiedzieć, co robić, a czego nie robić, aby tam dotrzeć.